Hej, dzień dobry, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drogie koleżanki, drodzy koledzy. Dzisiaj zapraszam was na ulubieńców miesiąca, albo nawet miesięcy. Będą to ulubieńcy grudnia i stycznia. Mam tutaj rzeczy nie tylko kosmetyczne, mam fajne rzeczy też domowe. Więc jeżeli macie ochotę na chwilkę relaksu, kaweczkę, herbatkę, zobaczyć co nowego u mnie w trawie piszczy, i może szukać jakiejś konkretnej polecajki, to może coś dla siebie znajdziecie. Także zapraszam do oglądania. Pierwsza rzecz, która będzie polecajką, będą to na pewno moje okulary, w sensie polecajką, no ulubieńcem, no może nie polecajką, bo wiadomo, jeżeli chodzi o okulary, no to każdy musi sobie jakieś znaleźć dla siebie. Ja tutaj mam okulary, które pokazywałam wam właśnie parę tygodni temu we vlogu, jak to szukam okularów, także założę je sobie i może w nich zostanę. Nie noszę tych okularów cały czas, noszę je wtedy, kiedy wiem, że moje oczy będą się męczyć, czyli albo do jakiejś jazdy samochodem, albo kiedy czytam, albo kiedy pracuję na komputerze. Także nie mam dużej wady wzroku, nie muszę ich nosić cały czas, ale właśnie powinnam je nosić wtedy, kiedy robię coś konkretnego i ten wzrok się, wiecie, wytęża. Także tak wyglądają moje okulary Jeffrey Dahmery. Wiele z was mi napisało, że idealnie do mnie pasują, w ogóle na vlogu u Sary. Też bardzo dużo Sary widzek i też moich widzek, mamy też niektóre wspólne, pisałyście, że idealnie mi te okulary pasują, natomiast niektórym z was się nie podobają. Mnie się bardzo podobają, to są okulary Tom Ford, już wam powiem, jaki to jest model, TF5737B. One są właśnie w odcieniu brązowym, trochę takie Jeffrey Dahmery. Ja szukałam czegoś, co będzie większe. Nie chciałam takich zwykłych, klasycznych okularów. Mierzyłam różne złote, srebrne, rose goldy, masywniejsze, ale wiedziałam, że muszę mieć coś, że chciałabym mieć coś oryginalnego, takiego ponadczasowego, to są takie okulary a la lata 70 w sumie. Nie wiem, no po prostu mi się spodobały, są wystarczająco szerokie na moją twarz, także sobie w nich zostanę. Nie czuję się w nich zawsze komfortowo, bo nie wiem, mam wrażenie, że ludzie się na mnie patrzą, że zwracą na siebie uwagę w tych okularach, boją się mnie trochę, albo nie wiem, uważają, że jestem jakaś taka mega mądra. Nie wiem, ale okulary to na pewno jest ulubieniec miesiąca. Z takich rzeczy niekosmetycznych bardzo, bardzo chcę wam polecić bransoletkę, o którą bardzo często pytacie i na internecie, i na żywo moje koleżanki, które właśnie widziały to, nawet Ewela ostatnio pyta, co to za fajna bransoletka. Także tutaj mam bransoletkę. Ten typ bransoletek się nazywa Tennis Bracelet i ona ma tutaj taki zatrzask i słuchajcie, to jest bransoletka z Amazona, która chyba kosztowała 17 funtów. Możecie, ona chyba jest w trzech wielkościach, ja mam 7,5 cali, więc nie wiem, ile to jest dokładnie centymetrów. 7.5 inches, no tutaj mam także jeszcze palucha wsadę, także jest dość luźna, ale nie chciałam niczego, co będzie mocno obciskało. Chciałam taką bransoletkę, którą będę mogła zakładać i nie ściągać. No i właśnie trafiłam na TikToku na taką panią, która powiedziała, że ma już tę bransoletkę od pół roku, nic się z nią nie dzieje, nie sprawia, że ręka jest zielona, no bo wiadomo, ze sztuczną biżuterią jest tak, że ta jakość jest różna. Także ja odkąd ją mam, już będę miała ją co najmniej miesiąc, nie pamiętam czy na początku stycznia ją kupiłam, czy pod koniec grudnia, ale nie ściągam jej, cały czas w niej śpię, nic się z nią nie dzieje, kąpi się w niej, nic się nie dzieje, ani mi żadne kamyczki nie wypadły, ani mi się, tak jak mówię, ręka nie zrobiła zielona, bardzo fajna jakość, bardzo dobra, no i właśnie ta dziewczyna powiedziała, że już ma ją pół roku, ja ją mam miesiąc i rzeczywiście nic się z nią nie dzieje i myślę, że gdyby się mi z nią coś stało, gdyby mi się jakoś zerwała, to pewnie kupiłabym kolejną. Oczywiście to nie są diamenty, tylko jakieś, nie wiem, cyrkonie albo inne kamienie. No bo oryginalna tennis bracelet, czyli taka bransoletka, powinna być z diamentami. No ale dobra, nie oszukujmy się, taka z diamentami, bo kosztuje 9000 funtów. No, różne są ceny. Ale do wyboru jest też srebrna, z tego co widziałam. Zostawiam wam linka do Amazona. I jeżeli chodzi o tą bransoletkę, to jeszcze coś chciałam powiedzieć, ale już nie pamiętam. Aha, że miałam obok Misomę, którą nosiłam, dostałam od Matiego i bunia mi zerwała. Tak mi zahaczyła, no i ta bransoletka z Misomy mi się zerwała. A z tą nic się nie stało. Także bardzo fajna, myślę, że pasuje do wszystkiego. Polecajka bardzo, bardzo serdeczna. Kolejna rzecz to będzie coś domowego. Słuchajcie, świetne produkty do mycia. Marks & Spencer. Niedrogie, bo chyba 2,50 kosztują. Tutaj mam tą serię Italian Lemon i Ginger.
To jest akurat taki spray do kuchni, widzicie, zużycie jest już dość duże. To jest taki spray, który jest cruelty free, wegański. Tutaj też jest napisane, że właśnie chyba nie ma, jest produkowany w Wielkiej Brytanii. Jest antybakteryjny, antywirusowy, jest plant-based, biodegradable ingredients, więc też nie jest to jakaś taka syfia, ta chemia. Nie ma blicza, ja kocham blicza, czyli Domestosa, uwielbiam Domestosa i często w kuchni też używam Domestosa, ale siedziałam, kurczę, no może nie jest to najlepszy pomysł, więc Domestosa, takiego sprayu używam tylko wyłącznie do zlewu, natomiast używam sobie tego i kupiłam sobie z tej samej serii jeszcze też chusteczki do podłogi, jak wiecie, coś się wyleje, czy coś, żeby sobie przetrzeć. Nie ma jakiejś bardzo mocno rozbudowanej, nie chcę powiedzieć szaty graficznej, tylko zapachów. Ten zapach jest taki naturalny i sztuczny, nie umiem tego opisać, ale jak się posprząta i zawsze jak sprzątam tym, to jak Mati wchodzi do kuchni, to mówi, że właśnie pięknie pachnie taką świeżością, ale to jest taka inna świeżość niż na przykład Zaflora, bo Zaflora to aż dusi. Także spróbujcie sobie, bardzo dobrze działa właśnie na tłuszcz, ja sobie psikam tym też kuchenkę i przecieram, świetna sprawa. Kupiłam też płyn do szyb z tej samej firmy, no, z Marks & Spencer, bezzapachowe, też się fajnie sprawdza, miałam wcześniej kapsułki do prania, też bardzo fajne, ale jakoś tak tylko nie urywa, jak dla mnie to Lenor niebieski jest najlepszy, jeżeli chodzi właśnie o jakiś płyn do pukania. Ale tak, jeżeli macie ochotę na jakąś nową chemię kuchenną albo domową, to te rzeczy z Marks & Spencer są świetne. Ja też Wam polecałam kiedyś takie chusteczki do plam, też są bardzo fajne, więc jeżeli mieszkacie w UK i będziecie w Marks & Spencer na raz zakupach po ketchup, które też już polecam od dawna, to zwróćcie sobie proszę uwagę na chemię, bo jest niepozorna, wcale nie jest jakaś droga i o, jest jeszcze jedna fajna rzecz, OMG, ale czekajcie, muszę to przynieść. Dobra, jestem. W ogóle ta seria Marks & Spencer domowa do czyszczenia, do mycia, te rzeczy naprawdę są świetne, jeszcze żadnego bubla nie miałam, ale tutaj mam coś ciekawego i to... Nie chcę powiedzieć, że to jest suchy szampon do ubrań, ale to jest taka mgiełka do odświeżania ubrań. I teraz tak, to nie zachęca do tego, żeby tego psikać zamiast prać ubrania. Ale właśnie w takich sytuacjach jestem w podróży i na przykład mam rzeczy w walizce i czasem, no właśnie mam wrażenie, że właśnie w tej walizce też gdzieś tak kotują, to fajnie sobie spsikać, albo jak są takie rzeczy, które właśnie nie pierzemy, nie powinno się prać, na przykład jakieś wełniane rzeczy, kaszmirowe rzeczy, no to właśnie taki spray jest bardzo fajny. Jak Wam też jakieś rzeczy długo wiszą w szafie, wiecie, są czyste, ale chcecie odświeżyć, bardzo fajna sprawa. Tutaj jest właśnie jaśmin i yingliang. Super opcja, aż się spsikam, chociaż dopiero wyciągnęłam z pralki to, ale zapach. Bardzo fajny, świeży. I ja wiem, że Febreze ma też coś takiego w sprayu, ale znowu Febreze strasznie mnie dusi. Ja czasem sobie też właśnie zasłony lubię tym popsikać, albo firanki, czy wiecie, odkurzam, sprzątam i później sobie jakieś materiały tym można popsikać. Nie psikam tym kanapy, ani dywanu, tylko właśnie czasem firanki. Także polecam Wam bardzo serdecznie. Myślę, że do podróży bardzo fajna sprawa, żeby tak troszeczkę sobie odświeżyć te ubrania w szafie. Więc coś jeszcze tutaj z domowych rzeczy, to chyba tyle. Teraz przejdziemy sobie do kosmetyków. No moi kochani, no musi to być puder od Charlotte Tilbury. Bujka coś pieprza. Jesus, z tymi psami to są naprawdę jak zjedźmy. No cześć, nienieczku. Puder Charlotte już mam chyba od grudnia. Kupiłam na jakiejś promocji, gdzie był w zestawie ze sprayem utrwalającym. To jaki ten puder jest świetny. Aż miałam ochotę przez chwilę go dać do ulubieńców roku, ale stwierdziłam, nie, no jest jeszcze za wcześnie. Tutaj już mam Denko, więc nie jest jakiś bardzo wydajny. Na przykład w porównaniu do Fenty, no to nie jest bardzo wydajny, bo Fenty już mam chyba 2 lata, jeszcze mi się nie skończył odcień butter. To jest świetny puder, ale to jest inny puder. To jest taki puder, tamto jest bardziej matujący, to jest taki bardziej wykańczający, daje takiego Photoshopa i bardzo dobrze sprawia się w podróży, dlatego że to jest właśnie też mój puder numer 1. Ja bym powiedziała, że to są 2 moje ulubione pudry, ale jeżeli chodzi o podróż, no to tego niestety nie zabiorę, a jak go biorę, no i z reguły go biorę, no to zajmuje bardzo dużo miejsca, także tutaj kompaktowy, świetny. Z tego co wiem, to można sobie wymieniać wkłady, ale nie wiem, czy też w pudrach, czy tylko w bronzerach, będę musiała się dopytać. Ja mam odcień Fair
numer jeden. I Sara sobie go ostatnio spróbowała i mówi, że też go musi zamówić, bo jest świetny. Także bardzo Wam polecam. Ja mam cerę mieszaną, tłustą, bardzo dobrze mi się sprawdza. Dzisiaj mam go na tym podkładzie z Maybelline, który jest mocno rozświetlający, błyszczący i zobaczcie, jak ładnie wygląda. Także przepiękny, dobrze się trzyma. Ja sobie oczywiście używam tego razem z sprayem, także to są dwa produkty, to już od lat używam, dość duże mam już zużycie, no bo to jest to mniejsze opakowanie, ale jeżeli szukacie jakiegoś pudru, który będzie ładnie wygładzał, będzie wyglądał super na każdym podkładzie, bo to bez względu na to, czy to jest Double Wear, czy to jest krem CC, czy to jest coś lekkiego, czy to jest coś cięższego, to ten puder daje super efekt, jeżeli potrzebujecie lekkiego zmatowienia, utrwalenia pędzelkiem, a jeżeli potrzebujecie czegoś na dłuższą metę, no to wcisnąć sobie gąbeczką. Kocham, bardzo serdecznie polecam. Bałam się go, słyszałam wiele razy, że to jest dobry puder, ale myślałam, że przez to, że mam cerę tłustą, no to on mi się raczej nie sprawdzi, ale bardzo dobrze mi się sprawdza i na pewno kupię drugie opakowanie, jak mi się skończy. Tego się nikt nie spodziewał. Ja się sama tego nie spodziewałam, ale będą to balsamy do ciała. Ja z balsamami jestem... Ja z balsamami mam tak, że albo je kocham, albo ich nienawidzę, albo używam cały czas, albo mogę nie używać przez pół roku. Bo ja mam bardzo wysokie wymagania co do balsamów, bo balsam musi być lekki, ładnie pachnieć i nie może być tłusty i musi się szybko wchłaniać. Kiedyś byłam fanką Body Shopa, tego gęstego masła, nawet na takie zimowe wieczory, to właśnie tak raz na jakiś czas. Jeżeli chodzi o regularne balsamowanie, to naprawdę musi być coś wyjątkowego, żebym tego używała. I mam trzy balsamy. Słuchajcie, trzy balsamy ja. Ja trzy balsamy. Nigdy nie było trzech balsamów. To są wszystko balsamy tej samej firmy. Kocham. Mam je chyba od Black Friday. Tu Wam pokażę pierwszy. Zobaczcie, jakie zużycie. Chociaż moja koleżanka to chyba dwa tygodnie to zużywa. Natomiast, no wiecie, ja nie. Ja nie jestem balsamożercą. Ale i tak to jest bardzo duże zużycie na mnie. Zwłaszcza, że mam trzy. Balsamy Bath & Body Works. Oh my god, od niedawna jest Bath & Body Works w UK, możecie zamówić na stronie Nexta, stacjonarnie jest w Ardale, w Manchesterze, w Trafford Center, no i pewnie w jakichś innych sklepach też. Te zapachy, to jest bajka, to jak to długo pachnie, to jak to mocno nawilża, to jakie to jest delikatne, bo są dwie wersje, taka w buteleczce, jest jeszcze w tubce. Ta w tubce wersja jest gęstsza, ale ja wolę właśnie te lżejsze. Także tutaj mam zapach at the beach, czyli na plaży. No nie, no sztos. No taki zapach... Kojarzycie ten zapach, coś tam Bronze Goddess, coś z Estée Lauder? Coś w tym stylu, czyli trochę taka właśnie opalona skóra, mleczko do opalania. Na pewno jest to właśnie taki wakacyjny zapach, natomiast jak go używam przez zimę i nadal go używam i świetnie mi się sprawdzał. Trzymam je sobie do góry nogami, żeby mi się one... łatwiej je wydobywało. Gdyby miały pompkę, to byłoby idealnie, no ale nie żyjemy w idealnym świecie. Te balsamy są bardzo drogie, ale jak jest na nie promka, to warto na nie polować. W Stanach są dużo tańsze oczywiście, także wszystkie girlies, wszystkie dziewczyny, które mieszkają w Stanach, zazdroszczę Wam Elfa i zazdroszczę Wam Bath & Body Works. Ale tak, ja mam akurat trzy, bo pierwszy raz kupiłam sobie ten, pamiętacie, jeden zgubiłam i z koleżanką sobie kupiłyśmy na spółę i później znowu była promocja i znowu sobie dokupiłam, także koniec końców mam trzy. Tutaj mam kolejny zapach, tutaj widzicie cena 8,50, one chyba w regularnej cenie kosztują w Polsce około, nie wiem, 70 zł. Dajcie znać, ile kosztuje, ale tutaj mam też zużycie, tutaj widać, jest do połowy, też stoi do góry nogami. I to była seria limitowana, zimowa, Strawberry Snowflakes. Oh my god, jak to pachnie, no cudo. To pachnie. Były takie cukierki chyba z Solidarności, wrzucę Wam je na ekran. To były takie lody cukierki w czekoladzie truskawkowo-śmietankowe i to właśnie tak pachnie. No przecudowny zapach, kocham, kocham, kocham. Idziecie spać, rano się jeszcze budzicie w tym zapachu, no jest to po prostu bajka. I ostatni zapach, to ten, który pierwsza skupiłam, ale go zgubiłam, bo ktoś mi go ukradł, do dziś nie wiem. To jest Snowflakes and Cashmere. Też z tej promocji, też 8,50 kosztował. Tutaj tak jest dużo, jak za balsam. Ale wiecie co, jestem w stanie wydać tyle za balsam, on mi się tak dobrze sprawdza, tak przyjemnie mi się go używa. I to jest taki zapach... Kurczę, ciężko jest go opisać. Snow, troszeczkę kokosa tu czuję, ale to nie ma kokosa. Taki słodki...
słodki, zimowy, taki sweterek, mydełko, wanila, tu jest napisane nuty, vanilla, cashmere cream, caramel woods and frosted clementine. Okej. Nie wiem, czy jesteście w stanie sobie to wyobrazić, a tu jest napisane, tutaj nie jest napisane, jaki to jest zapach, po prostu strawberry. Strawberry Snowflakes. Tutaj jest taka truskawka i śmietanka, tutaj taki waniliowy, karmelowy, ale otulający, nie jest to duszące. Jak lubicie słodkie zapachy, to myślę, że Wam się sprawdzi. Ja nie jestem fanką słodkich zapachów, a ten mi się bardzo dobrze kojarzy. A ten, tutaj są nuty tego On The Beach, White, Frangipani Blossoms, co to jest? Toasted Coconut, Bergamotka, Sea Salt Breeze, Sunkissed Musk. Ok, no to jest Sea Salt. Oh, trzy różne zapachy, wszystkie naprawdę cudowne. Nie jestem fanką mydeł, nie widzę sensu kupowania mydeł w Bath & Body, jakichś takich rzeczy do mycia, tylko myślę, że te balsamy są najlepsze. Aczkolwiek jak jest jakaś promocja, to myślę, że spoko opcja, żeby wziąć to i to, albo na przykład te sanitizery, czyli te odkażacze do rąk. Także to jest to. Kolejnym ulubieńcem będzie to bronzer. No to już chyba wiecie. Chyba już wiecie, że to będzie bronzer, tylko czekajcie, przetrę sobie go, bo za dużo wycisnęłam. Świetny bronzer. No kocham go, na pewno będę do niego wracać. Jestem ciekawa, czy zrobię kiedyś większe opakowanie, bo jednak nie ma tutaj zbyt dużo mililitrów. Więc nie wiem, czy będzie jakiś bardzo mocno wydajny. Ale jest tutaj bronzer z Elfa. Odcień Light Medium. Świetnie się blenduje. Piękny kolor. Bardzo... Nie jest zbyt ciemny, nie jest zbyt jasny. Myślę, że na każdym będzie ładnie wyglądał. Super dłońmi, super gąbeczką. Przez to, jak dzisiaj też mam na twarzy, przez to, że on ma taką fajną tutaj tą tubkę z takim puszkiem, to ona jest dość mała, więc i może sobie fajnie wykonturować tutaj nos i oko. O, upieprzyłam się. I oko, i tutaj pod ustami. No jest świetny do podróży. Wiecie, że jestem fanką Chanela, tego Le Beige. Ale powiem Wam szczerze, że znowu, jeżeli chodzi o podróżowanie, no to wielkość, no to są całkowicie dwie inne bajki. Super podręczny, mały, myślę, że do niego wrócę. Ten bronzer Chanel jest u mnie ulubieńcem od lat, ale nie wiem, czy ten go nie wygryzie, wiecie, bo no jest wygodniejszy na pewno. Także koniecznie sobie wypróbujcie tego bronzera, on nie jest drogi. W Polsce chyba Elf jest dostępny na stronie Douglasa, aczkolwiek myślałam, że jest gdzieś w Hebe dostępny albo w Rossmanie, okazuje się, że nie. Także ubolewam, że nie macie łatwego dostępu w Polsce, ale myślę, że to jest kwestia czasu i zaraz Elf przyjdzie, bo Elf bardzo dobrze się rozwija jako marka i podejrzewam, że będą zalewać całą Europę i pewnie też do Polski w końcu przyjdzie, więc jak przyjdzie, to koniecznie sobie spróbujcie tego bronzera. Wiem, że jesteś rozświetlacz i róż tej serii, ale bronzer jak najbardziej mi się super sprawdził. Jak nie widzieliście tego filmu, gdzie robię makijaż jedną marką, to Elf, to polecam. Także to chyba tyle, jeżeli chodzi o ulubieńców. Tak mi się zdaje, że to są takie właśnie rzeczy, które mi się najlepiej sprawdzały. A jeszcze mogłabym tu wrzucić tą pomadkę w sumie z L'Oreala, też ją Wam pokazywałam chyba w grudniu. Bardzo fajna, przyjemna formuła, ala błyszczykowa Glow Paradise 642 Beige Eden. I to jest taka formuła błyszczykowa. Ja teraz mam inną pomadkę. I ona jest taka błyszcząca, że wiecie, nie trzeba lusterka, bardzo przypomina mi tą serię pomadek z Chanela, która kosztuje miliony i uważam, że lepiej sobie kupić L'Oreala. W ogóle L'Oreal ma dobre kosmetyki, no nie ma się co oszukiwać, naprawdę produkty do oczu typu tusze, pomadki ma bardzo fajne, podkłady to tak zależy. Ale produkty do ust bardzo lubię z L'Oreala i tak naprawdę, moi drodzy, no teraz już naprawdę to by było na tyle, bo jeżeli chodzi o brwi, no to Sara mi zrobiła piękne brwi, ale w sumie mogłabym tutaj dodać powrót do starego ulubieńca, czyli Precisely My Brows, odrobinkę tylko sobie domalowuję, ale nawet w tym momencie nie jest mi to potrzebne, bo mam ładną zrobioną laminację i farbkę i super, te brwi wyglądają bez niczego, ale zanim miałam laminację, to wróciłam do mojej kredki z Benefitu. Uważam, że to jest najlepsza kredka, bo jest bardzo wydajna, chociaż jest droższa, to wystarczy Wam na pół roku. No też w zależności jak często używacie, jak dłużej używacie, ale jest to moim zdaniem najbardziej wydajna kredka. Miałam z Golden Rose, miałam z innych marek, miałam takie wysuwane, miałam ostatnio z AA, która była świetna, ale bardzo szybko się skończyła. A to jest Holy Grail i ten grzebyczek z tyłu to jest sztos. To jest najlepszy grzebyczek do wyczesywania.
No, to już koniec, nie będę przedłużać, ale mam nadzieję, że miło spędziliście czas i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Buziaczki, pa!